Cześć, dzień dobry, Bartek z tej stronki, znowu unboxing, ale tym unboxing i trochę prezentacji, ale tym razem czegoś zajebistego, powiem to w ten sposób. Słuchajcie, to co zaraz sobie zobaczycie, mogłem zakupić tutaj dzięki waszym datkom, dzięki waszemu wsparciu, ponieważ od razu mówię, że to nie jest sponsorowane ani przez ten portal aukcyjny Allegro, ani przez sprzedającego to coś. Jest to zakupione z waszych i częściowo z moich pieniędzy tutaj. I myślę, że się to tam troszeczkę delikatnie przyda. Co to jest? Słuchajcie. Buda przyjechała nie dla psa, nie dla kota, tylko dla płyty głównej. Ta płyta, która od Adama, która się pojawiła jakiś czas temu tutaj na kanale. Chodzi o mikro MATX-a, tak? Pod Ryzena. Słuchajcie, kupiłem obudowę. Kupiłem obudowę. To jest obudowa, uwaga, Matrex 30. Matrex 30. Żeby rozwiać od razu wątpliwości, obudowa ta kosztowała 99 zł na Allegro. Goś jeszcze miał dwie sztuki. Gdyby ktoś chciał sobie taką obudowę kupić, to tego jest. Od razu uprzedzam. Ona nie ma szkła, nie ma RGB. To jest piękna serwerowa obudowa, serwerowa w cudzysłowie obudowa, z bardzo ładnym frontem Matrex. Ja wiem, że one są bardzo popularne ze szkłem. Ja szukałem wersji bez szkła. I tak jak mówię, 99 zł za taką budę, to jest po prostu wow. I sobie to dzisiaj, kurde, roztegujemy. Proszę, tu są, moment. O, tu macie dane. Proszę bardzo. To jest model SI. Model S Matrex 30 SI Deep Coola. Ona nie ma żadnego szkła i o to mi kurde chodziło. Dobra, to przenosimy się dzisiaj na łóżko, bo to jest zbyt duże, żeby to rozpakować tutaj. No i zapraszam. Słuchajcie, po pierwsze chwila wyjaśnienia, przepraszam za jakość dźwięku. Niestety mam walniętą kamerę, mogę mieć podłączoną tylko włącznie do prądu, nie działa bateria już. Nie chodzi tu o baterię, tylko coś w środku się pouwalało i niestety działa tylko z prądu. Jak podłączę ten mój piękny tutaj mikrofon, taki krawatowy, który mam, nawet ze specjalną przejściówką tutaj, to mam pętlę masy, mam taki brum po prostu, że nie jesteście w stanie tego wytrzymać. Niestety nic na razie na to nie poradzę, taki dźwięk będzie musiał być przy tym unboxingu. Spróbuję kupić ten, jak to się nazywa, to galwaniczne coś, czy rozdzielacz mas. No ale grą może mi to pomoże, bo jest koszmar autentyczny niestety. Mikrofonu tego audiotechniki nie mogę tutaj użyć, nie da rady. To tak kwestii wyjaśnienia, bardzo przepraszam za jakość dźwięku, no nic na to w tej chwili nie poradzę. Dobra, mam nadzieję, że coś słychać, mam nadzieję. To rozpakowujemy. Znaczy rozciąłem już ten karton, jeszcze tego nie wyjmowałem. Tak to wygląda w środku, mniej więcej. Dobra, rozpakowujemy to cudo. No, wychodź kolego drogi. No coś nie chce się wysunąć za ładnie, kurde. Słuchajcie, złośliwość rzeczy martwych, już mam, rączki się przycięły po boku. Proszę bardzo. To pudło, to zaraz pewnie kociaki tu przylecą. W środku nie ma nic. To jest cała nasza buda. Tak to wygląda. Nie ma panelu szklanego, dzięki. Proszę bardzo, obudowa się prezentuje pięknie. Jeszcze tutaj zooma zrobimy. Dobra, słuchajcie, zamknąłem żaluzję, może coś pomoże. Tak to wygląda z zewnątrz. Tutaj można włączyć jeden wentylator 120. Standardowo tutaj jest zamontowane 120 z tyłu i nie można mieć więcej. Zasilacze to jest maksimum bodajże 15 albo 17 cm. Karta graficzna na długość 25 cm max. Chłodzenie 15 cm to jest max, 15,1 cm. Takie nam tutaj to wejdzie. Ona się prezentuje tak tutaj z zewnątrz. To jest chyba jedna z mniejszych obudów, ponieważ zaraz wam tutaj podam wymiary także. Raz, że o nich powiem, a dwa powinny się pojawić tutaj na monitorze, tak? W środku wygląda to w ten sposób. Proszę bardzo.
tak to wygląda nam w środku. Ja sobie zdaję sprawę, że taki unboxing to nie wypada na kanale, który ma 15 tysięcy subskrypcji, no ale no niestety, ja mam warunki jakie mam, zdrowia też nie za bardzo. Słuchajcie, tu możemy tak jak widać, 3 dyski 3,5, 2 dyski 2,5 bodajże możemy sobie zamontować, chyba że nawet więcej jest taka opcja. Jest tutaj teoretycznie i praktycznie też, można sobie zamontować tutaj napęd 525 albo nie wiem, dysk zewnętrzny. Tą zaślepkę można zdjąć. Ten panel się oczywiście także przedni zdejmuje do montażu wentylatora. W środku to wygląda w ten sposób. Wiem, że nie ma tutaj przepustu, tak? Tu nie wiem czy widać, ale nie ma przepustu na kabel. Ale da się go tutaj puścić. Raczej więcej problemów być nie powinno, tak? Dołączane mamy śrubki, komplet śrubek, są opaski tutaj z instrukcją. Więc naprawdę jest fajnie, powiem to tak. Ja tą obudowę kupiłem, tak jak mówię, dlatego, że dostałem od widza płytę. Od kolegi Adama dostałem taką płytę. Prime A320 to jest Micro ATX czy MATX, tak? I w niej będzie siedział procesor, który teraz siedzi w komputerze testowym, czyli 1600X Ryzen. Natomiast do komputera testowego pójdzie procesor, który dostałem od tego Adama, jeszcze raz mu za to dziękuję, Ryzen 3600, więc po prostu jest bomba. A ten sprzęt będzie do wirtualizacji robiony, bo po to po prostu to zamierzam zrobić. Płyty jakie tutaj wchodzą, to jest MATX oraz ITX. Wymiary powinny się pojawić tu na ekranie, mam taką nadzieję przynajmniej. Nie będę wam pokazywał montażu tego, bo ja tak jak mówię, no mam problemy pewne, tak? I po prostu normalnemu człowiekowi by to zajęło 15 minut, pół godziny, a prawdopodobnie mi zamontowanie tego zajmie kilka godzin, no niestety. Dlatego wam tego, czegoś takiego nie będę pokazywał, nie? W każdym razie, tak jak widzicie, buda wygląda w ten sposób. Kupiona, tak jak powiedziałem, dzięki waszym dotacjom, gdzie ja też się do tego trochę dołożyłem. Ja wiem, że niby 100 zł to nie jest dużo, ale jednak po prostu dla mnie jest. Tak to wygląda. Jeszcze góra. Włączanie. Fajnie chodzi. Przyjemnie. Naprawdę przyjemnie. Przycisk kresek podświetlony. Jedno USB 3.0, USB 2.0. No i tutaj mamy oczywiście mikrofon i wyjście to tak. No i tył, nie wiem czy było widać, wygląda to w ten sposób. Słuchajcie, tutaj są chyba wyłamywane te sloty. Te sloty chyba są wyłamywane, może ja się mylę w tej chwili, ale bo niby tu śrubki jakieś są. Ale to są raczej wyłamywane te sloty, tak? To trzeba wiedzieć od razu. Żeby nie było, na dole jest taki filtr przeciwkurzowy, jeden zamontowany. Z przodu nie ma, z tego co wiem z przodu nie ma. No ale to można sobie coś założyć ewentualnie, tak? To nie jest jakiś wielki problem. W każdym razie buda jest moim zdaniem bardzo ładna, fajna na serwerek. Ładnie to wygląda, kurde, tak? To jest wszystko tutaj perforowane. Tu, znaczy, właśnie, fit przeciwkurzowy. Teoretycznie tutaj jest ta taka siateczka. Ona jest tutaj na całej tej powierzchni. Odtąd dotąd jest. Plus ta wnęka tutaj 525 też jest. Tutaj, tu wyżej nie ma, ale tutaj wnęka. Mówiłem, że jest? No. Jest wnęka. Czy na czytnik, czy na dysk zewnętrzny, cokolwiek innego. Naprawdę sobie można tu teoretycznie założyć. Jeszcze jest ciekawa rzecz, bo ja tutaj widzę, że tutaj można założyć drugi wentylator. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo producent teoretycznie mówi, że jeden, ale... Widać? Mam nadzieję, że coś tam widać. Że... Kurde, tutaj gdzie palce pokazuje, tutaj idzie jeden wentylator, a teoretycznie drugi może iść tu, gdzie jest komora dysków, tak? Tu, komora dysków. I to idzie oczywiście z przodu tutaj, czyli 220 może by się dało założyć, nie wiem. Ja tego nie zagwarantuję, ale no tak to wykonanie jest naprawdę ok, nie gnie się, tak? To się nie gnie przy dotykaniu, więc nie ma problemu wielkiego. Jak za te pieniądze, to jest rewelacja moim zdaniem. Naprawdę jest rewelacja, zresztą widzicie, że to się nie ugina, nie ten. Popatrzcie na to, proszę. Nie było, że buda skrzypi. To się trzyma.
to się autentycznie po prostu trzyma. Dodatkowo ten panel jest wytłoczony. On ma taką wytłoczkę, tak jak ten tutaj, nie? Czyli tak z centymetr jest wgniecenia, takiego wgłębienia, o. I tu można kable schować po prostu w tej części tutaj. Więc jakby ktoś chciał porządkować, to nie ma najmniejszego problemu. Moim zdaniem za te pieniądze to jest rewelacja, autentycznie. Bo był dołączony wentylator, no to firmowy, Deep Coola, tak. Tak to wygląda. Przepraszam za jakość dźwięku i ten materiał też nie jest idealny, oświetlenie jest do duszy, tak? Ale mam nadzieję, że się tą budę zobaczyli, bo chciałem wam ją po prostu pokazać. Bo tych SI praktycznie nie ma na rynku, tak? A to się mówi, że a budy poniżej 200 zł to jest szajs. No nie, ta akurat jest autentycznie dobra, tak? To jest naprawdę dobra buda. Sama pusta waży 3 kilo, więc to też, to nie jest piórko, tak? I jeszcze raz powiem, to nie jest materiał sponsorowany. Firma z Allegro mi jej nie dała, nie zasponsorowała, Allegro mi za to nie zapłaciło. To są moje prywatne odczucia, które, tak jak mówię, dzięki swoim i w większości waszym pieniądzom mogłem to zakupić, tak? To będzie na serwer wirtualizacji, który chcę tutaj wstawić, bo miałem przedtem terminale, dwa takie terminale, mam je dalej jeszcze, nie? Ale one są za słabe, tam jest 4x4, ale ledwo to chodziło po prostu. A tu będzie 32 GB RAM-u, 1600X, więc naprawdę maszynka już konkretna, nie? Do tego panie Adamie, bo do pana się zwracam, dziękuję za ten serwer NAS, za tego Kunapa TS251, coś takiego, tego dwukieszeniowego. Jest zamontowany, stoi sobie tam w szafie, głęboko, tam, tak, gdzieś tam. Tam pod oknem schowany, jest cisza całkowita, chodzi zarąbiście. Ma tam dwa różne dyski włożone, 2 tera i coś tam jeszcze, ale chodzi, jest ok, naprawdę panu bardzo dziękuję. A wracając do budy, to widzicie, jak ono sobie tutaj wygląda, nie? Naprawdę, moim zdaniem jest po prostu jak najbardziej w porządku. Wszystkie wtyczki, wyprowadzenia są. Słuchajcie, kończymy. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że komuś się przydało. Tak jak mówię, pewnie tam jeszcze 2 sztuki były, chyba że już nie ma w tej chwili, to sorry. A to jest wersja Metrex 30 SI. SI, zwykły Metrex 30 ma szybę i kosztuje 200. A to bez szyby kosztuje 99 zł, to jest nówka, nówka obudowa. To nie jest powystawowe coś tam, to jest nowa obudowa, więc bajka, autentycznie. Tyle. Dzięki za oglądanie. Przepraszam jeszcze raz za jakość głosową tego materiału. No nic, na razie nie poradzę. Poszukam tego rozdzielacza masy, tak? Jak to się nazywa. Mam nadzieję, że uda mi się z tym zrobić, bo autentycznie jest lipa bez tego głównego mikrofonu, powiem tak. Miłego dzionka, trzymajcie się, do zobaczenia na kanale Świat Linuxa. Cześć!